pole, pole, ja pierdolę. Siema, siema, jestem Radio Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Working Progress, jak obiecywałem na poście w karcie społeczności, tak samo jak na Twitchu. Wielokrotnie już obiecywałem to od dłuższego czasu. W końcu Working Progress, więc jest, nie wiem ile tam jest procent dokładnie, chyba coś koło 78, bo 75 było przed silosami, ale silosy trochę nam dużo tutaj dodały, więc no w każdym razie zaczniemy to normalnie odcinek i też z góry przepraszam, bo jestem po streamie 3-godzinnym i troszeczkę jakby no mogę niewyraźnie mówić, bo tam się wygadałem i teraz jestem już taki nie? Więc dobra. Jesteśmy oczywiście na Eastern, wiadomo, naszej mapie tutaj, która sobie gdzieś tam rozkwita powoli cały czas. Zmian jest masakrycznie dużo, naprawdę. Zaczniemy oczywiście od takiej największej, czyli muszę prawić tę teksturę. O takiej dużej zmiany, która mi zajęła 5 dni roboczych, tak naprawdę. Bo w sumie całość robiłem 3 dni tak luźno i 2 takie ostre tryhard, naprawdę konkret. Czyli mowa tu oczywiście o PDA. Wyłączam wszystkie uprawy. Właśnie są nowe też uprawy, zaraz wam pokażę jakie. Wyłączę sobie wszystkie. Poczekajcie. O, to taki delikatny spoiler. Proszę bardzo, tu mamy PDA całe. Jest zrobione w ten sposób. Teren, który widzicie na jasny kolor, jest dostępny dla was, a reszta to jest po prostu tło. Tak miało być, od razu mówię, więc żeby tu nikt nie potem nie pisał, że macie problem, czemu mogę zrobić na cały skór, tu już są pola porysowane i domki. No tak, ale wiecie ile to jest. Jakbym miał się to zrobić, to dodatkowy rok pracy, nie? Naprawdę, bo no może rok, nie, pół roku tak myślę, żeby to dobrze zrobić. I zakończenie jeszcze potem, a tu już mamy gotowe zakończenie, wszystko porobione, więc naprawdę nic nie trzeba, nie? Więc tak jeszcze PDA, tu jest wioska jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, no, jest sporo tego, nie? Jak widzicie też są ustawione maszyny na start, są też już skupy porobione wszystkie, tankowania, sklepy i tak dalej, wszystko już jest funkcjonalne. Dobra, na poprawę, oczywiście dodaliśmy tutaj na tą czystą mapę takie coś jak kończyda, kapusta, marchew, pszenżyto. Wyprosiliście mnie, chociaż nie chciałem tego dodawać, ale jest. Trawa nasienna, żyto i lucerna. To są nowe uprawy. W misjach mamy dostępne tylko lucernę, żyto, przeżyto oraz kończynę. Bardzo fajnie to wygląda, spoko to się sprawuje, trochę sobieśmy tam pograli na tych streamkach, więc całkiem nieźle. No i mapka także wygląda kolorowa, nie? Tak. Spoko jest, nie? Spoko, dobrze. Więc omówiłem uprawy, omówiłem wam też skupy, to teraz przejdziemy. No i pedał mówiłem, tak? Więc spoko. Dodatkowo na mapie już jest multiterrain, więc normalnie jak teraz wjeżdżamy w pole, to jeździecie, macie takie slalomy, a nie tylko jak teraz tą stronę jest. Może zresztą gdzieś tam wyjadę, to wam pokażę, do końca co mi chodzi. Albo może wyjadę w sumie i wam pokażę. O, to my na start maszynki, wiadomo, o. Tak sobie wyjedziemy, czekajcie. Kupię sobie wszystkie landziki, okej, okay. Wyjedźmy sobie ciągnikiem naszym. Potrzebę sobie tego Masaja. Jak widzicie, bramy też porobiłem wszystkie, są już normalnie w pełni funkcjonalne. Porobiłem też również oświetlenie na mapie, w sensie chodzi mi tutaj głównie o oświetlenie w budynkach. Więc dobra, teraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodziło z tym multiterrainem, bo że nie każdy ogarnia. Więc multiterrain to jest... rozłożyć trzeba. Multiterrain to jest taka ciekawa rzecz, która nadaje po prostu taki teren, który się... Jest po prostu idealnie z nami, nie? Proszę bardzo. O, teraz to dobrze widać chyba, nie? O co mi chodzi? Zaraz on się wyjdę, to wam pokażę dokładnie. A to jest takie po prostu na pole, żebyśmy mieli elegancki, w miarę realistyczną teksturę, nie? Proszę bardzo. Jest taka, jak pochaliśmy, tak mamy, nie? Więc taka ciekawostka. Gospy oczywiście są wyposażone już w maszynki. Zaraz przejdziemy, bo też wam chcę dokładnie gospy pokazać. Ale to tak, zacznijmy oczywiście najpierw od skupów. Tak, skupy, potem pokażę wam bramy, silosy i oświetlenie jednocześnie, nie? Więc tak, tu mam już... no i to zakończenie mapy zrobiłem ogólnie. Już mam tutaj też porobione wszystkie barierki, więc już nie możemy wylecieć. Mapa już naprawdę się prezentuje spoko, nie? Już jest grywalna ogólnie, już możemy sobie grać na gospach. Silosy jeszcze nie są funkcjonalne, ale będą. I możemy sprzedawać plony, więc w sumie już możemy grać i działać, nie? Dobra, to mamy skup, to jeszcze muszę poprawić ogólnie to. Mam bardzo to podsunąć, więc co na to nie patrzcie, to się poprawi. Ale już normalnie skup działa, mamy te piny oczywiście. Wszystko śmiga jak talala. Maszynki samochodu ustawione są oczywiście już na swoich miejscach. Też spoko. Dźwięki na skupach.
Więc tu mamy ogólnie skup, który się nazywa elewator wysoki. Dokładnie. Stąd przechodzimy sobie do tartaku. Ale najpierw tam jest tartak, a dobra, do tartaku. Ten normalny przejazd. Tu też jest łąka, tu jest ogólnie boisko. Na boisko mamy już zrobione też taką łąkę, że możemy sobie powiedzmy kupić boisko. Landów się nie robiłem ogólnie, wam pokażę tak na szybko. O, tyle jest landów jak na razie. Więc niewiele, prawda? Dopiero zacząłem robić landy. Ale dobra, możemy sobie kupić boisko i możemy normalnie tutaj sobie kosić boisko jak chcemy, nie? Więc taka ciekawostka. Tu mamy oczywiście tartak. Już tutaj działa wszystko, jest funkcjonalne, więc superancko. Tu sprzedajemy drewno, klikamy tutaj i się nam sprzedaje, a tu mamy wióry. Fajnie, nie? Spoko, dobra. Dalej, przelećmy sobie, bo chcę trochę wam pokazać, ale nie chcę, żeby odcinek trwał wieki. Tam nie patrzcie, bo tam po prostu mam swoje obiekty do ustawienia. Tu mamy stację tankowania, jedną z trzech, bo nie ma tutaj CPN-u, jest po prostu stacja tankowania. Normalnie bramy otwierane. Dźwięki są, spoko, nie? Dobra, dalej. Tu jedziemy. Taki mam fajny zjazd w tym miejscu i tu mamy skup wełny. Wełny, bawełny, jak wolicie. Jest po prostu gość, który ma sobie skup i możemy tutaj u niego skupić wełnę. Może zrobić to jeszcze otwarte, że tam będzie bawełna wypełniona, nie wiem, pomyślę coś na tym. Więc możemy taką sobie tutaj taktykę operać, że możemy sobie jeździć tędy i tu normalnie je sprzedawać. Jest dużo miejsca, więc raczej się zmieścić z dużymi sprzętami, bo wiem, że ciężko jeździć jak ma się mały sprzęt, dlatego wybrałem takiego skupa bez bram. Na to idealnie pasujące. Tutaj. Nie ukrywam, skupy porobiłem w takich miejscach, żebyście jak najwięcej mapy odwiedzili. Tu my gospo ostateczne, to wiadomo tam. Dobra, no i tu mamy gospo już takie grywalne. Te bramy jeszcze nie robiłem grywalne, ale będą grywalne. Normalnie będziemy mogli sobie otworzyć. Tu mamy normalnie wiatę. No i tak, wejście. Jest silos, na razie jest zrobione tak. Po prostu, czyli żmijka zaczepiona o tą belkę, o tą krokwię. Dokładnie, no i tu wysypuje się tam, nie? Jeszcze się nie będzie wysypuje, ale będzie się wysypywało. I światło. Żółte, ładne, spoko. Bardzo mi się podoba takie żółte światło. Tu mamy jakieś muchy. I tak samo światełko się zapala. A co tu jest? Aha, dobra, cień po prostu. Dobra, więc spoczko to wygląda. No i tu mamy też jakieś tam... O, furtki porobiłem też. Proszę bardzo. Tam muszę zrobić tutaj inny dźwięk, ale okej. Okay. Furtki są, nie? Więc to spoko wygląda. Kolejne gospo. Mamy tutaj, w tym miejscu. Tu mamy silos. Wsyp, wysyp, po prostu taki malutki silosik. Spoko wygląda, nie? Okej. Tu będzie jeszcze garażyk ogólnie. A to później pokażę, dobra, mniejsza. Bramy oczywiście otwierane. Jak najbardziej. Tu mamy maszynki na start, czyli Waltra i rozrzutnik. Porozrzucam wszystko po gospach, żebyście sobie poszukali, nie? Żeby wiadomo, które gospy są grywalne. Światełko zapalamy i sobie normalnie działa. Więc fajowo i to wszystko śmiga. Tutaj na tym gospie zrobiłem sobie takie coś. Czyli normalnie. Ciekawe, czy da się tu w ogóle wejść, bo tego nie sprawdzałem, ale powinno się już dać wejść. Okej. Okay. Dobra, da się. Elegancko, wcześniej się nie dało, więc teraz się da. Mamy tutaj kurnik, wejście do kurnika oczywiście będzie. Tu wejście mamy na górę. Po tej drabinie. I tu mamy silosy. Proszę bardzo. Jakieś worki leżą, jakieś wiaderko. Silos normalnie takie. Tak, wam oddalę. Takie właśnie burty. No i jak to wygląda? Mamy tutaj po prostu zwykłą tą dmuchawę na takim ceglanym, no, podejście, że tak powiem. No i tu wysypujemy, tutaj leci do góry, tamtędy się wysypuje i tu mamy żmijkę, która nam wysypuje to wszystko, nie? Spoko, opcja, jak najbardziej, spoko. Tu jest coś ciekawie, proszę bardzo. Mamy po prostu, no to dobra, to nie bym pokazywał, wszystko jest oczywiście funkcjonalne. Ale dobra, więc tak, silos na górę, tam wiadomo jakiś zboże już jest, sobie gdzieś tam wysoko i tu mamy wysyp. Dziękuję też bardzo Jelenowi za zrobienie tego kozackiego łańcucha, fajnie to wygląda, prosty tip, a bardzo pomógł. No i tu wysypujemy sobie w tym miejscu, myślę, że fajnie. Tutaj w środku nie możemy tu wejść niestety, a tu mamy jakąś tam beczuszkę i ziemniaki, więc nawet całkiem to nieźle wygląda. Bramy, tak samo to wszystko się otwiera normalnie, tu jest sobie pryskiwacz akurat w środku i możemy sobie tutaj zapalić światełko. Tej bramie, z tej sodole. Ona jest dosyć wysoka, więc idealny po prostu pod jakieś kostki układać sobie, tutaj naprawdę można wiele, nie? Tu będą też świnki w tym miejscu, nie? Tu będzie garaż zwykły, tu będą jakieś nasionka, tu będzie właśnie garaż, a tu będą świnki, nie? Więc dużo rzeczy tu się ciekawych zrobi. Bramy oczywiście też działają, jak najbardziej, tu też jest brama, furtka, nawet animację furtki zrobiłem, kurczę. Pierwszy raz pisałem animację furtki, która ma otwieraną klamkę, nie? Więc dla mnie to jest sukces, mocno się nauczyłem od razu. Taka prosta animacja. Znaki porobiłem też, więc spoko. Dobra, pieszci, to oczywiście widzieliście już wcześniej. Tu sobie śmigają ludziska. I tak, tu mamy kolejne gospo.
wiadomo. I tu jest też bardzo fajny sposób, czyli ta sama dmuchawa, tu mamy silos w tym miejscu, taka burtę po prostu, tu możemy coś sobie postawić, no i tam nad krokwią leci, tu się wysypuje, nie? Dosyć ciekawe rozwiązanie, bardzo fajnie to wygląda i to elegancko tu pasuje, więc spoko. Tutaj przyczepa i tu będzie ciągnik jeszcze, o dokładnie, tylko że chciałem zrobić tak, o, tu jest ciągnik jeszcze, nie? Spoko. Kolejne gospo, tak trochę wam speedrunuję, tu akurat nie ma nic, w sensie jest tylko kosiarka. Ale nie ma żadnego silosu. Silos niestety musicie sobie postawić sami, bo tu nie było po prostu miejsca. Tak kombinowaliśmy na streamie i nie dało rady tego zrobić. Dlatego silos, nie wiem, powiedzcie tak jakiegoś, nie wiem, od Ditka czy od Karasia. Silos gdzieś tu postawicie sobie, jest dużo miejsca na zapleczu. No sorry, tu po prostu silosu nie będzie. Będą tylko kurki w tym miejscu chodziły, więc spoko. Tutaj kolejne gospodarstwo, oczywiście wszystkie bramy funkcjonalne, jak najbardziej, światełka też się palą w nich, więc super, mogę nam gdzieś tu wam zaprezentować. Jeszcze bardzo światełko jest, wszędzie wszystko świeci jak trzeba. To jest akurat pług. Tu mamy też wiatę. Ona jest odsuwana normalnie, mamy też światełko. W tym miejscu takie białe, a w innych mamy żółte, a więc spoko. I tu jest silos, wygląda tak. Taki po prostu wybetonowany, wybetonowane coś, żeby po prostu było tylko. Jeśli to jest do poprawki, troszeczkę to muszę ogarnąć, żeby to wyglądało lepiej, ale i tak myślę, że nie jest najgorzej. No i to my lampkę, która się tu zapala, a druga lampka jest gdzieś chyba. Gdzie jest druga lampka? Aha, tu jest. Tylko tu właśnie muszę bardziej ogarnąć, więc dobra. No i tu wysypujemy, tu cofamy sobie jakoś, nie wiem, coś ogarniemy, nie? Dobra, dalej, kolejne gospodarstwo, bo z czasu mi zabraknie, już to i tak trwa 11 minut, więc za długo. Trzeba poświęcić na to wszystko. Tutaj kostki pozmieniałem, damy też te bramy już normalnie otwierane. Słuchajcie co? I słuchajcie. Będzie mieć takie dźwięki, wiecie, takie zzzz, to będzie działać normalnie, także spokojnie. Dobra, tutaj właśnie kolejne gospodarstwo grywalne. To będą kurki. No i tak samo, wszystko tu jest normalnie sobie działa, jak trzeba. I to my silos w ten sposób zrobiony. To będziecie sobie wsafywać po prostu tam do silosu. I to mamy takich dwóch końcowych, trzyma nam się cała ta żmijka do kroki podczepionych. Wiemy, to wygląda trochę śmiesznie, ale na pewno oryginalnie, nie? No i to też będą kurki, w tym miejscu będziemy sobie zbierać jajka. Spoko, myślę, nie? Jak tu wygląda też sytuacja z tym? O, proszę bardzo, zapalono nam światełko i sobie działa, nie? Dalej więc, polećmy. Gospodarstwo kolejne, o, tu mam już informację, że to są krówki. Dokładnie, bo tu będą krówki. Gdzieś chyba w tym miejscu? Nie, tu będą krówki. Ale zrobimy trochę wcześniej znak, więc żeby ostrzec, nie? Normalnie otwierane. Wszystko tu jest, więc tu jest tak jak trzeba. Garażyk drugi, tu jest sprzesowany. Więc elegancko, tą lampę muszę poprawić tak spokojnie, nie budzi się poprawiał. Też wszystko z tego światła działa. Dobra, jak to wygląda w środku? Tu stoi bizon, akurat. Duża gata, nie? Spora. Jak to wygląda ta sprawa w tym miejscu? Światełko oczywiście. I tak, dmuchawa ponownie jest za burtę, potem tędy lecie sobie przez jedną krokiew, drugą krokiew i tu mamy wysyp, nie? Tak to zrobiliśmy, tak to wygląda. Mi się podoba, widzę, też się podobało na Twitchu, więc ciekawie. No i jest to tak zrobione, żeby to nie było też za wysoko, ani za nisko, tak w sam raz, nie? Więc fajnie. No i z tyłu na zapleczu mamy też trochę miejsca tutaj, możemy coś też postawić, nie? Więc takie spoko miejscóweczka. No, tu mamy też nawet wodę. Już sobie płynie rzeczka. Kolejne gospodarstwo, to już będzie przedostatnie. Maszyny na start takie. Fiacik i przyczepka. Obora, jak i stodoła wygląda tak sobie. Proszę bardzo, może pójdziemy sobie tędy. O, i tam normalnie stodołę. Stodole mamy po prostu żmijkę, plandekę, tyle. Nic nie kombinowałem, po prostu zrobiłem tak jak to najprościej, żeby to wyglądało jak najlepiej i tyle, nie? Mało miejsca jest w samym stodole, bo to wiadomo, raczej tylko kostki ułożyć, gdzieś jakieś maszynki na szybko, coś takiego. Jakąś paszę przemierzać, no i to będą krówki, nie? Więc tyle. A cała reszta jest tutaj w tym, nie? Tak samo też mamy odpalane mamy światełko. Dobra, kolejne gospo, już ostatnie właściwie. Czyli tutaj będą koniki, tu normalnie garażyki się otwierają. Tak jak to ma być, tak jest. Gdzieś się zapala, tu się zapala, o, proszę bardzo. To będą jakiś strych na górze, może coś tam sobie położyć. Wiadomo jak to jest, nie? Koniki tutaj, dobra. Bramy oczywiście funkcjonalne. Przejazd na drugą stronę. Furtka też działa. Żeby nie było, dobra. No i tak, domek, to wiadomo, tu już stoi kombajnik pod wiatą. Tu mamy taki silos. Fajny silos, bo on jest taki trochę wbudowany w ziemię. Wygląda ciekawie. Oryginalnie na pewno.
Nie wiem, czy będzie działał, tego nie gwarantuję, ale mam nadzieję, że się uda, więc zobaczymy jeszcze, nie? Dobra, no i tu my kolejny garaż oczywiście. Tu też silosu nie ma, więc silos niestety w tym miejscu musicie sobie postawić sami. No myślę, że tu miejsce akurat jest, więc nie ma co narzekać. Miejsca jest dosyć, nie? Tu jakaś taka kończynka sobie rośnie, tu jakaś lucerna. Wiadomo, coś tam dla koników trzeba ukościć, nie? Żeby tam na szybko było. Dobra, weźmy teraz do skupów po kolei. Więc tak, skupy wam pokazałem przędzalnie. Teraz wam pokażę stację opanowania. Czyli oczywiście tutaj. Stację opanowania mamy w tym miejscu standardowo. Wyjeżdżamy do sklepu, tu mamy tą drogę i tu nabieramy sobie wapna na pola, nie? Dalej więc, tu mamy sklep oczywiście. Tu sklep, tu tuning, nie patrzcie na ten lewitujący samochód, on wyrusza w kosmos, poprawi się go jeszcze. Tu w tym miejscu jest sklep od tuningu, a tu mamy normalnie plac do maszyn, nie? Dalej. Tu mamy droga, pojawiła się. Ten drogę sobie zjeżdżamy, a po co? A po to, żeby sobie pobrać wodę. W tym miejscu pobieramy wodę. Proszę bardzo, o to woda sobie płynie. Elegancko tego. Jakoś taka dziwne. Chyba shader się zepsuł, chyba tak. No dobra, poprawię się to jeszcze. I to normalnie mamy wodę, pobieramy sobie w tym miejscu, w tym całym placu, to tak w tym mniej więcej obrębie, na tym takim łączeniu tych strumyków, tak? I pobieramy sobie po prostu wodę. Jest też oznaczone na mapie, żebyście nie myśleli, że się zgubicie, więc jest napisane Krynica Water, więc raczej każdy ogarnie. Kolejne miejsce, jakie jest na mapie, to oczywiście stacja do napełnienia paliwa, czyli jakaś po prostu stacja paliw. W tym miejscu otwarty garaż, tu wjeżdżamy sobie, jest dużo beczek. Jak ktoś masz duży ciągnik, to wjeżdża tędy, tu nie ma płotu, a jak ktoś ma taki normalny, to może sobie tędy jechać, nie? Nie widzę problemu. Dobrze, co dalej? Co dalej, co dalej, co dalej? Strych. Teraz pójdziemy na strych, czyli tam, gdzie sprzedajemy siano, słomę i tego inne, tego typu pierdoły. Czyli tu właśnie. Bramy sobie otwieramy. Wjeżdżamy na gospodarstwo, które mówi się, że jest ładne, statyczne, więc teraz normalnie tu sobie wjeżdżamy. W tym miejscu sprzedajemy sobie słomę, jakieś tam siano, coś takiego i wyjeżdżamy sobie tędy naokoło ciachu i jesteśmy, nie? Tutaj mamy sprzedaż jajek, nazywa się ten sklep, skup Bio Jajo X, więc żeby tam też ludzie za granicą wiedzieli, o co chodzi, albo tak po prostu nazwać sobie, żeby to wiadomo było, nie? No i tu sobie wjeżdżamy przez do bramę. I tu jakieś palety są poukładane i tu mam oczywiście w tym miejscu skup, nie? Są jakieś tam od jajek te. A no te co się nazywa? Pudełka. Tak samo też tu mamy otwarte jakieś tam pudełka. Różne rzeczy tutaj są, nie? Palety puste w ogóle. I tutaj możemy sobie wjechać na tą stronę. Pojechać dalej. Jak już coś jesteśmy, to pokażę wam od razu. O, rzepak sobie rośnie. Jak już coś jesteśmy, to od razu wam pokażę stację paliw trzecią, w tym miejscu mamy taką beczuszkę dużą i tu możemy się zatankować. Więc myślę, że stacja paliw jest spoko, bo jest na środku mapy, na końcu jednym i na końcu drugim, więc myślę, że wszędzie jest bliziutko, więc spoko. Dalej, biogazownia, który wam chyba nie pokazywałem już, jeszcze. A, jeszcze pryzmat, to za chwilę. Biogaz mamy w tym miejscu, tak on wygląda sobie. Możemy, tu normalnie tu już się wyładowuje, to jest triggerek w tym miejscu i to działa, już testowałem wszystko, więc super. Tak samo też ta waga tutaj jak najbardziej sobie ona działa. Z tym ile to jest w zbiorniku. Podejrzewamy sobie. Szczepu też działa, sprawdzałem, więc spoko. Dwa silosy, mniejszy, większy. Wiadomo, nie? Wjazd, wyjazd trochę też pokazałem gdzieś kiedyś. Pytanko, gdzieś sprzedaje buraki, ziemniaki i kapustę oraz marchew. W tym miejscu. Tutaj. Wjeżdżamy sobie tędy drogą. Jedziemy taką utwardzoną. Tu przejeżdżamy z taką kładkę. Z desek pozbijaną, wiadomo. Przejeżdżamy sobie tędy, bo to jest jeziorko sobie płynie jeszcze. No i tu mam normalnie taką wagę, na tej wadze sprzedajemy sobie. Tu mamy ziemniaki wysypane, tu mamy buraki, a tu mamy marchewkę. Kapusty nie robiłem, bo kapusta powiedzmy jest gdzieś tam w innym sposób wysypywana. Ale działa normalnie, nie? Więc to polecam sobie. Dobra, no i to jakaś łoneczka jeszcze teraz jest, nie? Więc może sobie łąkę to ogarnąć. Ale dobra, dalej. Przejdźmy sobie dalej. Jakieś tam samochody statyczne, wiadomo. Się rozgadałem, że zaczyna gardło boleć. Teraz mleczarnia. Dokładnie. Tu mamy mleczarnię. Wjeżdżamy sobie tędy na drogę tą. I tu mamy normalnie dwa zbiorniki. Mleko, jakieś tam wiaderka. Tu mamy dostęp do hydrantu. Wiadomo, trzeba jakieś umyć te bańki, te wiaderka. Więc spoko, tu gdzieś jakoś chłodnie. Tam powiedzmy gdzieś z tyłu jeszcze, nie? Więc też się dokładnie przechowuje. I tu sprzedajemy normalnie, wyjeżdżamy sobie tędy drogą tak utwardzoną. I jedziemy gdzieś dalej, nie?
Kolejnym elementem na mapie to oczywiście będą handlarz, będzie handlarz zwierząt. Proszę bardzo. To normalnie zwierzątka, krówki sobie. I możemy sobie te krówki. No jak już tak wysoko stoi. A nie, dobrze, bo to tak wysoko jest. No. Słuchajcie, te krówki, no. Więc w tym miejscu sobie kupujemy i sprzedajemy zwierzęta. Proszę bardzo, mogę wam zaprezentować. Nawet jak to działa. O, wszystko mamy, co chcemy, kupujemy sobie, nie? Ładujemy na przyczepę i jedziemy dalej. Nie przyczepę, do wózka, nie? Skup, to już pokazywałem wam normalnie wcześniej, doszedł trzeci silos, żeby podkreślić wielkość tego, tego skupu. I co, to wysyp normalnie. Tędy ciach, my kwu, przejeżdżamy na drugą stronę, jakaś waga może być, jak coś się zważyć. Ale tylko bardziej dekoracyjnie. Wyjeżdżamy i jedziemy sobie dalej, nie? Na przykład tu mamy też taki znak i tędy możemy sobie jechać na pola dalej, nie? Więc spoko. Propos pól, jeszcze doszło to pole. Nie, miało go nie być, ale jednak wyszło, ponieważ wyglądało tak fajnie, że nie mogą tego sobie odpuścić, a skoro tu jest pole, to tu po prostu byłoby grzechem, żebym tego nie zrobił. Tu jest też ogólnie granice mapy, więc tu bardzo blisko można sobie już coś tam podziałać i wypaść poza mapę, nie? Znaczy już nie można wypaść, bo jest ściana, ale wiecie. O, jakiś samochód jest, stoi na drodze. Cóż jeszcze? Oprócz całości tam, jak mówiłem, jeszcze jest dodany Mais Plus do tej mapy. Jeszcze nieoficjalnie, ale już ogólnie będzie. Jest też na etapie teraz poprawiania tych pól, żeby one były proste, bo trochę momentami są nieproste. Dodatkowo maska Season jest też dodana. Precision Farming też jest dodany. Muszę tylko pomalować sobie ładnie te pola, żeby to wiadomo były te rodzaje gleb. No i nowa tekstura upraw, nie? Wiadomo, to akurat jest żyto chyba. Nie, to jest jęczmień, więc mamy taki jęczmień. Mamy tutaj taką pszenicę. Tu jest żyto. Proszę bardzo, lucerna. Żyto, a mniejsze jakieś ziemniaki, tutaj się nie zmieniałem. Tu jest słonecznik, o, rzepak. Cóż jeszcze, tu jest chyba niewiele więcej zmieniałem. Chyba nie. Kurde, jeszcze jest zmiana ogólnie na pewno i ta soja będzie do zmiany, nie? Dobra. Coś tu jeszcze mam? Chyba tyle, dokładnie. To będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki, że ze mną byliście. Sporo się trochę przyciągnęło, ale myślę, że tak raz na jakiś czas warto coś zrobić. Więc najsik. Działam ciągle na optymalizacją. Gram teraz na tym 200% renderowania obiektu, więc mogą mieć tam jakieś dekadeściki, na przykład do 50 klatek. Nie, do 50 nie mam w sumie. 59, 58 tak chyba max był, z tego co widziałem. A ogólnie się trzyma dosyć spoko, bo to nie trzeba powiedzieć setki, powiedzmy, nie? Więc dobra. O, to moje modele, których używam gdzieś sobie tam na detali. No i cóż, tyle. Myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakieś fajne komentarze, co znaczy o tych zmianach. I cóż, jeszcze sporo pracy przede mną, naprawdę sporo. Przede wszystkim landy do roboty. Cały season, więc naprawdę jest jeszcze sporo. Myślę, że tak jeszcze z 2 miechy ta mapa zajdzie mi. Boże, zobaczcie, mapa też była na pierwszych testach. No i około 50 drobnych mankamentów przez tydzień wychwycone zostało, więc spoko. Czekam na kolejne od testerów oczywiście i cóż, powoli jakoś na to leci sobie, nie? Więc nie będę przedłużał. Zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, o tak, ładnie na tym skupie. Ja mam jeszcze tak miłego dnia. Oczywiście miłego też, nie wiem, wieczorki oglądacie, zależy. I jak mówię, wpadajcie na Twitcha, tam wszystko robię, wszystko objaśniam, wszystko pokazuję, jak to robić. Są też zapisy streamów, możecie sobie wejść zobaczyć normalnie, bo często jest tak, że coś tam po prostu tłumaczę. Jakby ktoś tam był, powiedzmy, gdzieś coś świeży w tych mapach, to tam zawsze jakieś tam wskazówki udzielę. Tymczasem, cóż, dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.